dobry Państwu, 5 czerwca 2023. Jeszcze jesteśmy w ośrodku Largo Resort w Borsku na Kaszubach. Co tam, Klarunia? To dla Ciebie. Och Boże, dziękuję Ci bardzo. Ale ładne. Super. No i właśnie, powoli się z tym ośrodkiem żegnamy. Dzieciaki się jeszcze tutaj bawią. My się już spakowaliśmy. W ogóle dzisiaj tutaj jest całkowicie pusto. Wszyscy sobie wyjechali. Wszyscy goście ze zlotu. I w ogóle nie ma ludzi, jesteśmy sami chyba na terenie ośrodka. No przefajnie. Nie, tam jakieś panie siedzą. Bo to są panie, które sprzątają, wiesz? Naprawdę świetne miejsce, bardzo, bardzo miło się tu wraca i podejrzewam, że za rok też wrócimy. Tak. No ale o czym chciałam powiedzieć? No właściwie tylko o tym, że kończymy, że było bardzo fajnie, że udało nam się ten przedłużony weekend. Dzieciaki jeszcze teraz sobie tutaj jedzą. Proszę bardzo, zabawiam się, to jest w ogóle też super atrakcja. A zresztą o tym, jakie atrakcje dla dzieci tu mamy, to był osobny film. No i tyle. Paweł poszedł właśnie oddać klucze, tutaj jest recepcja. Remontuje się droga wjazdowa, dojazdowa do tego ośrodka, co tylko w sumie, z czego tylko należy się cieszyć. Nie wiem, co tam dzieciaki jeszcze robią w tym piachu. Mam nadzieję, że w miarę czyste wsiądną do auta. No bo zaraz wsiadamy, tutaj zestaw już czeka, polonez na lawecie, wsiadamy i będziemy bardzo powoli wracać po to, żeby ta podróż była znośna. Jak mówiliśmy, jadąc w tą stronę, jedzie się no tak mało komfortowo, dlatego że strasznie jest hałas w samochodzie przez tą lawetę, przez to, że tam, no nie wiem, coś tam Paweł tłumaczył, że Nie będę się zagłębiać w szczegóły, w każdym razie jest głośno. No i tak trochę rzuca tym samochodem, więc no jedziemy. Będziemy jechać na pewno powoli. No i przez to będziemy pewnie jechać długo. No ale nic. Ważne, żebyśmy dojechali. Fajnie będzie wrócić do domu mimo wszystko. Pomimo tego, że jest fajnie. Pokażę, zobaczycie, dzieciaki się bawią. O Boże, już jest afera. Co się stało, Wadziunio? Uważaj, Władek, uważaj! Jednak Władziuś idzie sobie zrobić jeszcze rundkę na rowerze. No tutaj w ogóle tak zarąbiście, że wzięliśmy rowery, że dzieciaki miały swoje rowery, bo mogły latać po prostu z jednego końca ośrodka na drugi cały czas na rowerach, szybciej, sprawniej. Idę na chwilę do domku. Domek już jest, Matylda, opróżniony, już tata poszedł zanieść kluczy. A co potrzebujesz w domku? Aha, nic. Nie, jak potrzebujesz do łazienki, ja zostawiam otwarte, to leć jeszcze. Jeszcze Klara zgubiła tę bransoletkę. Jaką bransoletkę zgubiła? Może gdzieś schowałeś ci do plecaków? Nie, ale schowała, powiedziała, że nie. No i tak. Ostateczny proces pakowania chyba się rozpoczął. W sensie rowery do poloneza trzeba zapakować. A jest tego tematu trochę. Mamo, mogę jeszcze jedną rację przejechać? No, póki twojego roweru nie spakują, to chyba możesz. Jadę się przejechać. No, jeszcze masz chwilę. Ja tak. Ale to małą chwilę, bo zobaczcie, już wujek pakuje tamte dwa i teraz wasze wjeżdżają. No to jedziemy przypiąć lawetę i niestety lecimy. 460 km. Tragedia. Z dędającym polonezem. Dzisiaj ja siedzę z przodu, tak dla odmiany. Więc jest nadzieja, że będzie mi tu trochę ciszej.